Musisz i chcesz łączyć swoją karierę ze szkołą. Czy dobrze pamiętam, że za tobą jest test ósmoklasisty, a więc teraz jesteś w nowej szkole? Tak, jestem w nowej szkole, w pierwszej liceum. A udało się wybrać te, o której mi mówiłeś, że o jakiejś marzysz? Marzyłam o plastycznej, ale stwierdziłam, że pójdę na kierunek medialno-kulturowy. Okay. Jest mega ciekawy, jest też taki przedmiot jak wiedza o sztuce, jest naprawdę bardzo ciekawy i jestem szczęśliwa z tego wyboru. A w szkole jesteś gościem, czy przed kamerą jednak siedzisz każdego dnia? Kamerą, no bo lekcje są raczej online. Tak, teraz online, ale jakby nie mam żadnego takiego w szkole, że nie wiem, ktoś mnie zaczepia, czy coś, po prostu jestem normalnym uczniem. Też zbliżają się twoje pierwsze koncerty, właściwie myślę o takim jednym w Warszawie. Stresujesz się? To będzie pod koniec czerwca. Ja jestem mega podekscytowany i żyję codziennie właśnie tą informacją, jak to będzie wyglądało i też nie mogę się doczekać.